Witam wszystkich serdecznie w kolejnym tutorialu z programu Adobe Photoshop. No nie ukrywam, że trochę się wkręciłem w to 3D i będę to 3D męczył cały czas, więc będę wkręcał też Was troszeczkę w to 3D w Photoshopie. Dzisiaj pokażę Wam jak do takiej fotografii dorobić pewien element. No a pewnie się domyślacie już o co chodzi. To jest właśnie ten stolik tutaj, który sobie jest na posadce w tym pokoju i on jest zrobiony od A do Z w Photoshopie i przy pomocy tych funkcji wszystkich na końcu wyrenderowany. No i efekt myślę, że nie jest najgorszy. Wiadomo, że w jakimś specjalistycznym oprogramowaniu zrobiłoby się to dużo lepiej, ale też chyba nie jest źle. Tym bardziej, że robimy to wszystko w Photoshopie. Także zabieramy się do pracy. Ja to może wyrzucę tą warstwę zupełnie. O! Mamy takie zdjęcie. I właśnie chcemy sobie dorobić taki element, jaki wam pokazywałem przed chwilą. Więc na początek stworzymy sobie, jak gdyby, przekrój tego elementu. Ten podstawowy kształt. Stworzymy nową warstwę, którą nazwiemy sobie stolik. No i spróbujemy coś tutaj narysować. Wypełniamy shift F5kolorem białym. Na razie, żebyśmy dobrze to widzieli. Tutaj kolejna selekcja, gdzieś mniej więcej coś takiego. Znowu shift F5. Teraz nie odznaczamy i tą selekcję przeciągamy razem z Shiftem na drugi koniec. I znowu Shift F5. Ok. No, i mamy nasz podstawowy kształt zrobiony. Teraz go troszkę zmniejszę, już żeby nie był taki duży. No, powiedzmy, że. Na razie niech to będzie coś takiego. Później też możemy to zmniejszać, więc. Nie ma problemu. No i teraz już przyszedł czas właściwie na zastosowanie tych możliwości 3D. Przepraszam, żeby to uaktywnić, tutaj wybierzemy sobie w ogóle interfejs 3D. Stąd i w tym momencie pojawiają nam się już narzędzia i tutaj mamy różne ikonki, które będą pomagały nam w pracy 3D. Mamy tu też całą zakładkę z opcjami, i w tym momencie wykorzystamy sobie wytłoczenie 3D. Mamy tu jeszcze inne opcje, ale nie będę ich teraz omawiał. Zresztą też nie wszystko jeszcze znam. Robimy wytłoczenie 3D i dajemy utwórz. I w tym momencie już Photoshop sobie wstępnie wytłoczył ten nasz kształt. Jak widzimy, mamy już taki zarys tego stolika. Ja tutaj wezmę taką ikonkę. Odpowiedzialną za narzędzie, odpowiedzialne za przesuwanie tego w przestrzeni, obracanie właściwie całej sceny. Bo jak widzicie, te kreski czerwona i niebieska obracają się również ze stolikiem czyli tak naprawdę poruszamy w tym momencie całą sceną. I o to nam chodzi. Pierwsze zadanie, przed którym stoimy, to będzie. Ustawienie tego w ten sposób, żeby perspektywa naszej sceny zgadzała się z perspektywą fotografii. Więc, mając tutaj te linie, możemy sobie z nich tutaj skorzystać troszkę. Czyli na przykład robię to tak, żeby czerwona linia, ta, którą widzicie, nie wiem, pewnie ją słabo widzicie, ale mam nadzieję, że ją jednak widać. No, żeby była równoległa na przykład do fugi w tych płytkach na podłodze. To już się udało. Natomiast teraz chodzi o tą niebieską kreskę, żeby ona była też dobrze tutaj wzdłuż z kolei tej fugi umieszczona. Może zróbmy tak, że przesuniemy sobie całą scenę. Ja wchodzę tutaj w tak zwane współrzędne w panelu właściwości i tutaj mogę na przykład przesuwać całą sceną w dowolnych osiach. Właśnie teraz w osi X przesuwam w tą stronę i już widzę, że ta niebieska kreska nie zgadza mi się tutaj więc obracam obracam całą scenę o mniej więcej tak No właśnie, coś tu mi nie gra, bo jeśli mi jest spasowana ta niebieska linia, to z kolei czerwona mi ucieka. No właśnie, co tu się dzieje? Zobaczmy, zbliżmy to. Zobaczymy, że siatka, tak jakby się mogło wydawać, że tutaj wszystko jest ok, to później już w tym miejscu siatka zupełnie nie gra z tą perspektywą. I co tutaj można by było z tym zrobić? Rozwiązaniem będzie ustalenie innej, ogniskowej obiektywu poprzez który w tej chwili jak gdyby widzimy bo muszę do, dopowiedzieć że w każdym no, programie do 3D zawsze występuje kamera poprzez którą widzimy cały obraz i której parametry możemy ustawiać więc tutaj wchodzimy na tą zakładkę widok bieżący tu jest taka ikonka kamerki nawet więc już wiemy że to chodzi o kamerę Przechodzimy tutaj we właściwościach na tą ikonkę kamera 3D i tutaj widzimy taki parametr właśnie w milimetrach jest to ogniskowa obiektywu. Zwiększymy ten parametr do 90. Zobaczcie co się tutaj stało na scenie. Wszystko nam się zmieniło nawet włącznie z tym, że obraz został jakby przybliżony. Ale my się tym nie przejmujemy, tylko sobie Wchodzimy dalej na zakładkę Scena, i teraz sobie to wszystko tutaj wypozycjonujemy. Czyli, ach, to nie, nie w Y, tylko w Z, w osi Z. Z powrotem przesuwamy ten stolik w miejsce mniej więcej, gdzie był. Zobaczmy teraz już, jak to będzie wyglądało w X. Znowu zrobimy tak, żebyśmy mogli. Tą linię niebieską lepiej dopasować. No i zobaczmy, co nam się tu uda zrobić. Słabo tą linię widać tam dalej, szczególnie. No ale mniej więcej o coś takiego, i chyba, chyba nie najgorzej nam to wyszło. Jeszcze troszeczkę No tutaj można by to rzeczywiście Zrobić te linie bardziej widoczne no, Słabo je widać, ale coś tu już widać, także Dobra, myślę, że mamy to wypozycjonowane Jeszcze zobaczymy sobie Klikamy tutaj na zakładkę stolik I tym narzędziem Możemy sobie, o, on już jest zaznaczony Możemy go sobie tutaj, jakby po tych płaszczyznach przemieszczać, więc możemy też sprawdzić, mniej więcej jak on się tu zachowuje w przestrzeni. Zobaczcie, że jego perspektywa się zmienia w zależności od miejsca, gdzie on jest. W każdej osi możemy go przemieszczać. I to jest bardzo fajne. Jeśli by Wam się przesunęło go gdzieś tutaj w tej płaszczyźnie w Y. Czyli w pionie, no to później, żeby precyzyjnie go ustalić na płaszczyźnie, bo widzicie, ten cień teraz jest oderwany już od tego stolika, ponieważ on się unosi jak gdyby w powietrzu, to żeby to precyzyjnie i prosto zrobić, jest tutaj taka opcja, zaraz sobie zobaczymy. Czyli mając zaznaczony ten stolik, wchodzimy na panelu właściwości we współrzędne, i tutaj mamy coś takiego na dole, taki przycisk przenieść na podłoże. Klikniemy, to ten stolik nam usiądzie na podłodze, jak gdyby, także wiemy, że to będzie precyzyjnie zrobione. A jest to istotne, ponieważ od tego zależy cień oraz odbicie, więc trzeba tego pilnować. No dobra, stolik mamy już wypozycjonowany, także on już jest, widok bieżący. Całkiem dobrze to wygląda. Może jest troszeczkę za duży, to go troszkę zmniejszymy, czyli Zaznaczamy stolik. Tu jest ikonka odpowiedzialna za skalowanie. I teraz to skalowanie jest, um, jak gdyby, we wszystkie strony od razu. Widzimy. Więc siłą rzeczy ten stolik znowu nam się troszkę uniósł z tej powierzchni. Ale już wiemy, jak to zrobić. OK. No i mamy, mamy nasz stolik już zrobiony. Teraz może go jeszcze troszkę przesuniemy. O, w tamtą stronę. Załóżmy, niechby był tak, a może go zrobimy tak, żeby on tu zachodził lekko, na, zasłaniał to te pufy. Niech będzie tak. Teraz nadamy mu przede wszystkim kolor. Czyli tu widzicie, ta zakładka stolik jest rozwijalna, i tu mamy wewnątrz materiały. Materiały mogą być osobno dla każdych z. Za, dla każdej z płaszczyzn. Teraz na przykład frontową płaszczyznę wyłączyłem, lub bok, wytłoczenie. Natomiast my zaznaczamy z Shiftem wszystkie te zakładeczki i tu u góry klikamy w ten prostokącik szary. I teraz wybierzemy sobie kolor dla yy, naszego stolika. Czyli ja pobiorę go próbnikiem, może gdzieś stąd. O, mniej więcej coś takiego. Na razie to zostawimy, może będziemy do tego wracać. Natomiast teraz zajmiemy się oświetleniem. To będzie bardzo istotne, i dlatego też wchodzimy tutaj. Najpierw wejdziemy w zakładkę Środowisko. I tutaj są takie ogólne parametry, jak gdyby środowiska w naszej sceny, naszej wizualizacji. Przede wszystkim, po pierwsze, tutaj widzimy coś takiego z parametrem IBL. To w poprzednim tutorialu też mówiłem. Mamy jakąś domyślną teksturę przyporządkowaną. Przyporządkujemy teraz sobie zdjęcie tego pokoju tutaj, i wtedy Photoshop będzie uwzględniał przy oświetlaniu, jak gdyby, otoczenie tego stolika, czyli ten pokój konkretnie. Klikamy tutaj. Dajemy coś takiego jak zastąp teksturę, stąd sobie wybieramy zdjęcie, pomieszczenie. Ok, otwórz. Teraz jak widzicie to zdjęcie już się tutaj wczytało. Tutaj na środku mamy taką kulę, którą możemy jeszcze troszkę manipulować, ale w tym wypadku nie ma to sensu, bo nasz stolik jest, ma powierzchnię matową, czyli nie odbija. Więc tych odbici nie będzie widać. Natomiast będzie to miało jednak wpływ na ogólne oświetlenie naszej sceny. Na razie to tyle. I wchodzimy sobie już w zakładkę światło. I tu jak widzimy, możemy już ustawiać naszą lampę, którą tutaj mamy. No, załóżmy, możemy ją ustawić mniej więcej tak. Teraz możemy troszkę intensywność zmniejszyć. No tak żeby mniej więcej to dopasować, możemy teraz dodać kolejną lampę. I teraz dodamy lampę, będzie to taki reflektorek, bo tutaj w tej wizualizacji widzicie, że są różne reflektorki w różnych miejscach świecą, więc założymy, że gdzieś tu na suficie też jest jakiś reflektorek, który częściowo Doświetli nam ten stolik, więc zrobimy to tak. Tutaj na dole mamy różne ikonki elementów, które chcemy stworzyć, dodatkowych. Tu widzimy żaróweczkę. Więc jeśli klikniemy, aha, teraz tego nie widzicie, bo to mi uciekło poza ekran. Ale jeśli tutaj klikniemy, a już niechcący sobie stworzyłem, skasujemy to światło. Jeszcze raz klikam i wybieram nowe światło punktowe. Wy tego nie widzicie, ale ono się zaraz tu pokaże. O, ono się pokazało już. No właśnie, i ono się pokazało nam w sumie nie w tej płaszczyźnie, jakbyśmy to chcieli, no bo ono powinno świecić z góry. Więc jeszcze raz kasuję to światło, usuwam je. Teraz zobaczcie, że tu mamy taki podgląd. W tym momencie jest to rzut z góry naszego stolika, ale można tutaj oczywiście ten podgląd zmienić. Może być to lewa, strona prawa, tył, spód, przód lub domyślnie. Nie będziemy tego zmieniać, tylko jest tutaj taka ikonka, która zamienia widoki. Więc jak klikniemy tą ikonkę, to teraz ten widok stał się jako główny, a ten perspektywiczny przeskoczył do tego okienka. I teraz, będąc tu, tworzymy kolej, znowu to światło. Nowe światło punktowe. I ono w tym momencie już pojawiło się tutaj i z góry oświetla nasz stolik. Więc teraz, już spokojnie, możemy je podnieść. Po pierwsze, wyżej. Widzicie, jak opuszczam je, to ono ma ten zakres rozświetlenia dużo mniejszy. Wyżej to jest prawie cały stolik obejmuje. Teraz przesuniemy sobie gdzieś tak na krawędź, żeby ono doświetlało tylko kawałek. I spróbujemy. Aha, tu widzę, że to nie będzie ten narożnik. Czyli chcę go. O gdzieś tutaj. O, coś takiego. Wracamy. I widzimy już, że ta nasza lampa świeci tutaj. Teraz możemy ją troszeczkę jeszcze. Poobracać, poprzesuwać tutaj, jak widzimy. Ok. Tutaj możemy też regulować parametry tego stożka. Czyli na przykład, jeśli ten stożek zewnętrzny troszkę rozszerzymy, to to światło będzie tak jak gdyby bardziej płynnie. Czy nie będzie tak ostro, nie będzie taka ostra granica tego światła na, na tym stoliku. Ono będzie jakby bardziej płynnie się rozkładało. O, i mniej więcej w ten sposób chyba możemy to zrobić. Także tutaj mm, mamy to już poświetlane cień jak widzimy jest. No ale ten cień można by troszeczkę zrobić, żeby on był bardziej, mm, no taki może lekko rozmyty, bo jest zbyt ostry. Więc wchodzimy w środowisko, i tutaj mamy parametry cienia, więc możemy miękkość, miękkość, tak to się właśnie mówi, cienia zrobić i dać tak gdzieś w granicach 25, załóżmy 24. Zobaczmy teraz widok bieżący. Niewiele to się zmieniło. Aha, bo musimy dla wszystkich lamp dać. Przede wszystkim dla tej lampy. O. Już widzimy, że ten cień się rozmywa. No i załóżmy, niechby taki był. Jeszcze raz tu. Dobrze, ok. Czyli cień mamy załatwiony. Teraz mm, trzeba by było zająć się jeszcze odbiciem, odbiciem tego stolika w podłodze. Więc w tym celu wchodzimy w zakładkę Środowisko, gdzie mamy tutaj naszą. Te to, to ogólne ustawienia dla całej sceny, i tutaj na dole mamy coś takiego jak odbicia. Przede wszystkim te parametry są tutaj domyślnie wyzerowane, więc krycie musimy ustawić jakieś większe, załóżmy w granicach 50%, i widzimy, że już to odbicie stolika pojawiło się, ale musimy jeszcze trochę poustawiać. Przede wszystkim yy, zobaczmy to, znowu widok bieżący, jak to wygląda. No, moim zdaniem jest to za ciemne i to nie wygląda dobrze. Poza tym jest też zbyt ostre. Wydaje mi się, że powinno jakoś zanikać, więc środowisko. Tu mamy coś takiego jak nierówność. Możemy tutaj ustawić się gdzieś w granicach 30%. Natomiast jeśli chodzi o Kolor tego odbicia to wchodzimy tutaj. Ja bym po prostu ustalił znowu kolor tego stolika, mniej więcej gdzieś stąd. Ale widzicie, że on jest mimo wszystko ciemniejszy. Więc tutaj mamy taki suwak intensywność. Możemy podjechać tym suwaczkiem i zrobić, że o załóżmy, w ten sposób stolik się będzie odbijał. Ok. To oczywiście teraz, co widzimy, to jest podgląd tylko, czyli to nie jest wyrenderowane, więc wiadomo, że trzeba będzie dopiero to wyrenderować, żeby to wyglądało po ludzku. Ale właściwie, tak naprawdę, mamy to już wszystko zrobione, co chcieliśmy. Co jest fajne w tym, że na przykład okazuje się, że chcemy coś tu zmienić, więc jakby stolik cały czas możemy tutaj po tej płaszczyźnie przemieszczać i zobaczcie, że Cień i odbicie elegancko razem ze stolikiem się przesuwa. Mamy to wszystko zrobione fajnie w tej płaszczyźnie. Można nawet tutaj prawie że meblować ten pokój. Na pewno jest to bardzo fajne i wygodne do takich wizualizacji, więc no myślę, że przyda się takie coś umieć zrobić, więc dlatego wam to też dzisiaj pokazuję. Żeby teraz tą scenę wyrenderować to mamy tutaj taki przycisk renderuj, ale zanim to zrobimy, to jeszcze Wam coś pokażę. Renderowanie dość długo trwa, więc zawsze warto spróbować wyrenderować tylko kawałek. Więc na przykład bierzemy selekcję, zaznaczamy sobie taki fragment i teraz dajemy renderuj. I teraz Photoshop renderuje ten fragment. Jak widzicie, nawet taki fragment naprawdę długo się renderuje, więc trzeba troszkę cierpliwości. Ja teraz może przerwę, to żeby nie tracić czasu. Klawisz Escape przerywa. Zaraz wyrenderujemy całość. Natomiast jeszcze chcę Wam pokazać, gdzie ustawia się parametry renderowania, czyli jak gdyby jakość. Wchodzimy tutaj w preferencje, akurat nie widzicie teraz tego wybieramy 3D, czyli normalnie preferencje programu i tam zakładka 3D. Tu mamy różne rzeczy, natomiast w tej pozycji śledzenie promieni, próg wysokiej jakości. Tak domyślnie chyba jest to na 5. Jak chcecie taki bardzo szybki rendering, szybki podgląd, można na 3 ustawić ale ta jakość naprawdę nie będzie powalająca. Powyżej pięciu, no próbowałem gdzieś na siódemce renderować, bardzo długo się to renderuje, ale wygląda naprawdę całkiem dobrze. Ja myślę, że nawet na, na potrzeby tego tutoriala możemy na piątce to wyrenderować. Ja oczywiście już nie będę, nie będę tego teraz renderował, tylko może otworzę ten mój rendering poprzedni. O! Tak to wyszło. Zbliżę wam jeszcze też, żeby to zobaczyć lepiej. To jest 100%. O. Wygląda całkiem przyzwoicie. Jest cień, jest odbicie w podłodze. Myślę, że można to wykorzystać gdzieś w swoich projektach. Także ja wam dziękuję dzisiaj i do usłyszenia i do zobaczenia w następnym tutorialu. Cześć.